nie byłem takim fanatycznym fanem kogoś. Ja jestem na przykład psychofanem Beyoncé, albo Kai, albo Justyny Staczkowskiej, no, ale nigdy by nie przyszło do głowy, żeby skakać przez barierki i płakać im u stóp. Zawsze chciałbym z nimi porozmawiać bardziej niż się rzucać na nie, ale no, są młodzi, muszą się jakoś wyszaleć, ja już tego nie pamiętam.